Dzień dobry. 13. kolejka Ekstraklasy była chyba jak dotychczas najciekawsza i najbardziej emocjonująca w sezonie 2024-25. Padło mnóstwo goli, bo aż 35, i mieliśmy kilka naprawdę przepięknych trafień, a także interesujących rozstrzygnięć. O minionej kolejce opowiem w dzisiejszym materiale. Zapraszam do oglądania. Trzeba przyznać, że 13. kolejka Ekstraklasy to dobry przykład na to, że nasza polska Ekstraklasa może być faktycznie bardzo, ale to bardzo ciekawa. 35 goli, czyli średnia prawie 4 bramek na mecz. To jest naprawdę imponujące, a zaczęło się od meczu, w którym padło aż 6 goli. Piast Gliwice podejmował Lechię Gdańsk, koniec końców ten mecz zakończył się wynikiem 3-3. I powiem wam tak, Lechia Gdańsk, pomimo tego, że generalnie radzi sobie najgorzej spośród trzech beniaminków, to naprawdę nie jest zły zespół. Ten zespół po prostu nie potrafi punktować. Taka jest moja w tym momencie diagnoza, bo Lechia Gdańsk w tym meczu prowadziła 3-1, grała naprawdę przyjemny nawet dla oka momentami futbol, ale po prostu nie potrafi punktować, no i nie potrafi też bronić, bo defensywa Lechii w tym meczu to jest absolutny żart. Taki Elias Olsson zagrał bardzo słabe spotkanie, zresztą kilku innych piłkarzy z tej defensywy również. Natomiast Lechia w tym meczu prowadziła 3-1. To, że zremisowała 3-3, świadczy tylko i wyłącznie o mentalności i o grze w defensywie Lechii. Natomiast Lechia to jest naprawdę drużyna nie najgorsza. Uważam, że jest szansa dla Lechii, żeby się ona utrzymała, tylko zdecydowanie lepiej musi punktować. Ale w ofensywie też da się znaleźć słabą postać, słabe ogniwo. Mianowicie bardzo słabo, mam wrażenie, w tym sezonie radzi sobie Maksym Chłań. I to generalnie w tym sezonie. To nie tak, że tylko w meczu z Piastem Gliwice, chociaż w meczu z Piastem Gliwice mieliśmy takie apogeum troszeczkę, jeżeli chodzi o słabe występy tego zawodnika. Natomiast generalnie Maksym Chłań po prostu nie przerzucił tego, co grał w pierwszej lidze na warunki ekstraklasowe. No i to jest chyba do niego taki największy zarzut, bo oczekuje się tego od takiego piłkarza, który na boiskach pierwszej ligi no brylował, no był jednym z lepszych piłkarzy całej ligi, no w Ekstraklasie na razie nie pokazuje tego, co pokazywał w minionym sezonie Maksym Chłań. Natomiast jest jeszcze oczywiście dla niego szansa. Natomiast to, co jest niesamowite, to to, jak gra w tym sezonie Jorge Felix. No potwierdza to, że jest gwiazdą absolutną Piasta, że jest najlepszym piłkarzem w tym całym zespole. Myślę, że trener Aleksander Wukowicz za wiele rzeczy może być jemu wdzięczny, bo zawdzięcza jemu tak naprawdę dobry początek sezonu, bo 7. miejsce dla Piasta po 13 kolejkach to jest dobre miejsce, to jest naprawdę dobry rezultat. Także na razie Piast Gliwice radzi sobie, lekko mówiąc, nie najgorzej. Jorge Felix radzi sobie fantastycznie i wyróżniłbym Arkadiusza Pyrkę, bo mam wrażenie, że jest jednym z równiejszych piłkarzy defensywnych w tym sezonie Ekstraklasy. W każdym meczu gra na podobnym poziomie, podobnym wysokim poziomie, więc naprawdę brawa dla Arkadiusza Pyrki jak dotychczas za ten sezon. W 13. kolejce Pogoń Szczecin grała u siebie. I tutaj jest chyba kluczowa informacja, jeżeli chodzi o spotkania Pogoni Szczecin. Mianowicie, jak dobrze wiadomo, Pogoń, jeżeli chodzi o punkty zdobyte na własnym stadionie, jest najlepsza spośród wszystkich drużyn Ekstraklasy, a biorąc pod uwagę punkty zdobyte na wyjeździe, Pogoń Szczecin jest najgorsza. No, ex aequo ze Stalą Mielec, ale o tym już może nie powinienem wspominać. Natomiast Pogoń w meczu u siebie z Puszczą Niepołomice zwyciężyła 2-1. Ale wcale nie było to łatwe spotkanie. Oczywiście Pogoń kontrolowała mecz, raczej utrzymywała się przy piłce, ale Puszcza kąsała, że tak powiem, Pogoń po różnych kontrach i szybkich akcjach i generalnie rozegrała bardzo dobre spotkanie. Tworzyła więcej sytuacji dogodnych, stuprocentowych niż Pogoń Szczecin, przynajmniej moim zdaniem. Jest jeden piłkarz na pewno z Puszczy, którego chciałbym tutaj wyróżnić, wyciągnąć przed szereg, mianowicie Michalis Kosidis. 4 gole w 12 meczach tego napastnika w tym sezonie Ekstraklasy. To naprawdę jest dosyć dobry wynik jak na drużynę, która nie gra zbyt ofensywnie i, mówiąc wprost, no nie gra
zbyt kreatywnego futbolu. Może tak to ujmę, jak gra Puszcza Niepołomice w tym sezonie. Michalis Kosidis po raz kolejny głową. No te strzały głową ma naprawdę niesamowite grecki napastnik i jestem ciekaw, czy ten sezon w Puszczy Niepołomice nie będzie dla niego pierwszym i zarazem ostatnim, bo jeżeli strzeli troszeczkę bramek, to wydaje mi się, że któryś z klubów, nie wiem, środka tabeli, może czołówki tabeli ekstraklasy, a może jakiś klub zagraniczny po prostu go z Puszczy wyciągnie. Wyciągnąć wiele wniosków na temat swojego postępowania mógłby ten, który spóźnił się na pierwsze 10 minut meczu Krakowi z Motorem Lublin. Byłem na tym spotkaniu i tym, co się spóźnili, zalecam, żeby następnym razem na mecze się nie spóźniali, bo padły aż 3 gole. Tak, dobrze słyszycie, w 8 minucie mieliśmy wynik 2-1 dla Motoru Lublin. Normalna sprawa, klasycznie w Ekstraklasie. W tym meczu padło łącznie 8 bramek. To było naprawdę piłkarskie show Dawida Olafsona, co jest w ogóle nieprawdopodobne, bo Dawid Olafson jako lewy wahadłowy Krakowi zdobył w tym meczu hat-tricka, 3 gole. 3 razy znalazł się w polu karnym, 3 razy piłka w zasadzie bardziej go szukała w polu karnym, ale to, co chciałbym zaznaczyć, to że pomimo strzelenia tego hat-tricka, Dawid Olafsson to nie jest piłkarz dobry i generalnie wobec niego mam naprawdę sporo zastrzeżeń, bo no okej, w tym meczu nie można go zganić, bo strzelił w hat-tricka, ale generalnie w innych meczach mam wrażenie, że jest to nawet czasem hamulcowy takiej gry ofensywnej Krakowi, bo w defensywie on nie wypada najgorzej, ale kiedy przychodzi do gry w ataku, to często podejmuje jakieś takie dziwne, niewytłumaczalne decyzje. Natomiast w tym meczu strzelił hat-tricka, okej, gratuluję, pierwszy jego hat-trick w Ekstraklasie, to jest chyba informacja, której nawet nie muszę sprawdzać, nie muszę sobie szybko weryfikować. Dublet ustrzelił natomiast Benjamin Kalman, który jest w fantastycznej formie, dokłada kolejne bramki, no i jest to na pewno coś wielkiego wręcz dla tego zawodnika, bym powiedział, bo no on potrafi strzelać gole i on chce ich mieć jak najwięcej, bo on mam wrażenie walczy faktycznie za tą Krakowię, po nim widać zaangażowanie w grę zespołu. Motor natomiast jest bardzo słaby. No właśnie nie można tego powiedzieć o Motorze. No nie można tego powiedzieć o Motorze. Ofensywa Motoru działa naprawdę bardzo dobrze. W tym meczu z Krakowią Motor strzelił 2 bramki, a mógłby spokojnie strzelić 3, bo sytuację w zasadzie z pustą bramką miał Mbaye Ndiaye. Natomiast z Widzewem przed tygodniem Motor również strzelił 3 gole. Znaczy teraz strzelił 2, ale mówię pod względem stricte liczby bramek, że ta liczba bramek wcale nie wygląda najgorzej. No, strzelasz 3 gole w meczu, strzelasz 2 gole w meczu, to jest naprawdę dużo goli. Jakby strzelając 2 gole w spotkaniu, można spokojnie to spotkanie wygrać. No ale właśnie, posiadając bramkarza, bo tak jak w meczu z Widzewem, Kacper Rosa popełnił masę błędów i no jedną bramkę zawalił tak w 100%, no to w tym meczu z Krakowią to naprawdę, tutaj można wymieniać. W zasadzie dał ten hat-trick Olafsonowi, bo przy trzeciej bramce słabe ustawienie, przy drugiej wypluł wręcz piłkę wprost w Olafsona, przy pierwszej bramce Islandczyka po prostu nieudolnie interweniował i koniec końców piłka do jego bramki wpadła. I mi jest jego szkoda. I okej, rozumiem słowa Mateusza Stolarskiego, trenera oczywiście Motoru, że nie powinno się piłkarzy tak hejtować, krytykować, tylko raczej wspierać, że u nas powinna się zmienić ta mentalność. Okej, rozumiem, tylko uważam, że to jest to są dziwne słowa. Ich nie można brać tak w 100% poważnie, bo dlaczego mamy nie krytykować piłkarzy? No bądź co bądź, to jest show. To jest coś, gdzie mamy bohaterów i mamy antybohaterów i mamy gwiazdy i mamy tych, co muszą szybciej wychodzić, że tak powiem, ze stadionu. No śmieję się tutaj oczywiście, natomiast no trzeba czasem krytykować piłkarzy, tym bardziej na takiej newralgicznej pozycji, jaką jest bramkarz, bo tutaj albo masz bramkarza, który da ci pewność, albo nie masz bramkarza praktycznie w ogóle. I w przypadku Motoru w ostatnich meczach tak po prostu jest, że Motor bramkarza nie ma i przez to traci nie tylko bramki, ale też punkty, bo no powiedzmy sobie szczerze, 7 bramek w meczu się raczej nie strzela, tym bardziej w meczu, gdzie druga drużyna strzela bramek 6, więc Motor by tutaj 7-6 z Krakowią raczej nie wygrał. Od ostatniego pokolejkowego materiału, który pojawił się 2 tygodnie temu, bo tydzień temu byłem po prostu chory, niestety jesień mnie dopadła i troszeczkę przerosła, zmieniła się jedna rzecz. Co prawda nie zmieniło się moje zdanie na temat dyrektora sportowego Śląska Wrocław Dawida Baldy, ale zmieniła się rzecz jedna w Śląsku, mianowicie Śląsk Wrocław wygrał mecz i nie mógłbym pominąć tego wydarzenia, mianowicie Śląsk zwyciężył ze Stalą Mielec.
Co prawda Stal Mielec to jest, mam wrażenie, jedyna drużyna, która może konkurować ze Śląskiem Wrocław o zaszczytne pierwsze miejsce w tabeli, jeżeli chodzi o tabelę do góry nogami. Natomiast Śląsk w meczu z Rakowem tak zupełnie serio nie zagrał najgorzej, to znaczy tworzył pewne sytuacje, był strzał w słupek chociażby Szwarca, no słupek to prawie gol, wiadomo, strzał niecelny ostatecznie, ale ja jednak kieruję się tym, że jeżeli była poprzeczka albo był strzał w słupek, to raczej mogłaby być bramka i tych sytuacji troszeczkę było i drużyna, która oddała ten strzał, musiała sobie wypracować dobrą pozycję. I tak było faktycznie w meczu ze Śląskiem, choć oczywiście Raków raczej przeważał i też grał troszeczkę szybciej, bo dla Rakowa remis to był dużo gorszy wynik niż dla Śląska. To mimo wszystko, jedyne 0-0 w tej kolejce. No nie postaraliście się panowie z obu drużyn, bo w innych meczach padało aż tyle goli, a w tym meczu nie padł żaden gol. No i był to mecz po prostu dosyć nudnawy, powiedzmy sobie to szczerze. Nudny może nie był, ale przyćmiony na pewno był mecz Lecha z Radomiakiem, ponieważ odbywał się on w podobnym czasie co El Clasico, czyli mecz oczywiście Barcelony z Realem Madryt. No i ja spoglądałem tak jednym okiem na Lech Radomiak, a jednym na El Clasico. No pozwólcie mi czasem spojrzeć na inny mecz niż Ekstraklasa i Pierwsza Liga. Lech ten mecz wygrał i Lech ten mecz wygrał zasłużenie, bo Radomiak faktycznie tworzył mniej sytuacji, Lech to spotkanie kontrolował. Nie poprawił się zupełnie stan murawy w Poznaniu, o czym też wspomniał w pomeczowej wypowiedzi Joel Pereira. No generalnie, jeżeli chodzi o murawę w Poznaniu, to jest już od długiego czasu ten temat podnoszony. Ja go jeszcze nie podnosiłem, no wygląda ona po prostu dosyć słabo i choć przed tym meczem zdawało się, że ona wygląda nieco lepiej, to ostatecznie jednak tak nie było. Natomiast Lech Poznań w tym meczu wygrał po bramkach najbardziej lubianego obcokrajowca w Ekstraklasie i zawodnika, który dopiero co przedłużył kontrakt i może stać się legendą Lecha Poznań. Mianowicie gole dla Lecha strzelali Joel Pereira i Mikael Iszak. Ten pierwszy to jest zawodnik, który przedłużył kontrakt w środku tygodnia, mianowicie Joel Pereira bodajże do 2027 roku przedłużył swoją umowę z Kolejorzem i strzelił naprawdę bardzo ładną bramkę. Później jednak odpowiedział na nią Zi Ouattara, czyli jeden z ciekawych piłkarzy w ogóle Radomiaka w tym sezonie. Zastanawiam się nawet nad dedykowanym materiałem na jego temat, ale to dajcie znać w komentarzach, czy byście chcieli taki obejrzeć. Natomiast jeżeli chodzi o Mikaela Iszaka, no jest niesamowity, chociaż tutaj akurat przy tej bramce Szweda, no ogromna robota Afonso Sousy, który generalnie jest też w formie i kiedy on jest w formie, to cały Lech jest w formie. No fantastyczny jest Portugalczyk w tym sezonie i tę bramkę po prostu wypracował Mikaelowi Iszakowi Afonso Sousa. Lech koniec końców dopisuje 3 punkty w ligowej tabeli, no i może się cieszyć, bo odskoczył o 2 oczka Rakowowi, co prawda Krakowia zdobyła również 3 punkty, więc tutaj żadnego odskakiwania nie ma, natomiast na pewno dla Lecha jest ta rywalizacja z Rakowem najważniejsza i w tej sytuacji Lech zyskał 2 punkty przewagi nad Rakowem. Pozwólcie mi, że mecz Stali Mielec z Zagłębiem Lubin po prostu pominę, bo nie miałem czasu obejrzeć tego meczu, nie oglądałem go i nie mam nic do powiedzenia na temat tego spotkania, patrząc tylko i wyłącznie na wynik, no można powiedzieć, że to jest bardziej skaza na tym wizerunku Zagłębia Lubin pod okiem trenera Włodarskiego, aniżeli dla Stali Mielec jest to jakaś ogromna wygrana, czy jakiś ogromny sukces, bo to jest remis 2-2. Natomiast Jagiellonia, ten mecz już oglądałem, wygrała z Koroną Kielce i to 3-1, piękny gol Darko Czurlinowa, piękny i pierwszy gol w Ekstraklasie tego zawodnika, trafił oczywiście w pucharach w Kopenhadze na Parken, natomiast w tym spotkaniu ostatecznie trafił na 3-1 i ustalił wynik tego meczu. Wynik tego meczu, który wcale nie był dla Jagiellonii tak pewny, bo choć Jagiellonia szybko dosyć objęła prowadzenie, to Korona także była w stanie wyrównać. Później jednak bardzo szybko odpowiedział na bramkę wyrównującą Imas, po raz kolejny wyprowadzając Jagiellonię na prowadzenie. Jesus Imas, który zagrał swoją drogą kolejny spektakl, można, myślę, tak powiedzieć spokojnie o występie hiszpańskiego zawodnika. Jagiellonia grała w trybie mistrzowskim i ja bardzo lubię odwoływać się u drużyn typu Jagiellonia, Raków czy Lech, czy Legia
do pewnych sezonów mistrzowskich, bo to jest moim zdaniem najlepsze odwołanie. Wtedy te drużyny były najlepsze w Polsce, bądź, co pokazywała tabela Ekstraklasy, i lubię się odwoływać do tych sezonów. A jako że Jagiellonia w poprzednim sezonie wywalczyła Mistrzostwo Polski, to można się spokojnie do tego odwołać, nawet porównując formę niektórych zawodników. Jagiellonia w tym meczu była naprawdę bardzo, ale to bardzo mocna. Wygrała ten mecz dosyć pewnie, 3-1, na tyle pewnie, na tyle kontrolowała też ten mecz Jagiellonia Białystok, że w ostatnich minutach rywalowi się już odechciało. I tak było też w poprzednim sezonie, kiedy to właśnie Jagiellonia zamykała te mecze, może nawet nie stricte wynikiem, strzelając kilka bramek, ale po prostu tak kontrolując mecz, że rywalowi nie chciało się już, nawet nie miał siły nawet rywal dalej biegać za piłką. Także Jagiellonia w meczu z Koroną zrobiła w zasadzie to samo. Jak Jagiellonia zagrała w trybie mistrzowskim, to Widzew nie zagrał. Widzew nie dojechał praktycznie na mecz z Górnikiem Zabrze. Nie w sensie dosłownym, tylko w przenośni, bo Widzewa, mam wrażenie, na boisku w tym meczu nie było, a jeżeli był, to było go bardzo, ale to bardzo mało. Pojedyncze tylko jakieś przebłyski tak naprawdę piłkarzy Widzewa. Poza tym, no, Górnik zgniótł Widzew. I tu naprawdę jestem zachwycony pewnymi akcjami Górnika, bo na to się czasem patrzyło po prostu niesamowicie dobrze. Górnik miał kilka akcji z cyklu Stadiony Świata i strzelił też jedną bramkę, którą spokojnie do tego cyklu można by wpisać. Mianowicie Damian Rasak popisał się takim wolejem, że wy to musicie zobaczyć. Musicie po prostu zobaczyć tę bramkę. Co prawda, tam piłka odbiła się bodajże od Mateusza Żyro, natomiast nie zmienia to faktu, że i tak by wpadła do bramki. Tak to nabrała jeszcze ciekawszej rotacji swoją drogą, więc też pomógł tutaj troszeczkę Mateusz Żyro, choć myślę, że i tak Rafał Gikiewicz nie miałby szans zupełnie obronić tego niezwykłego strzału. Też bardzo ciekawy wariant rozegrania rzutu rożnego, tylko ciekawi mnie w tej sytuacji jedna rzecz. Wrzuca piłkę z rzutu rożnego Erik Janża, stoi Damian Rasak w polu karnym rywala i jest niekryty. Piłkarze Widzewa, nie wiem, zapomnieli, nie spojrzeli, nie wiem co tam się musiało wydarzyć, że nie był kryty zawodnik w polu karnym, znajdujący się w polu karnym podczas rzutu rożnego. No jest to rzecz kuriozalna, ale tak jak mówię, Widzew na ten mecz nie dojechał. W drugiej połowie rzut karny Luka Zachowicz pewnie go wykorzystał. Rzut karny jak najbardziej zasłużony, pewne zagranie ręką, tam nie ma mowy o jakiejkolwiek innej decyzji. Tutaj arbiter Łukasz Kuźma podjął jak najbardziej prawidłową decyzję. Natomiast no, Widzew miał naprawdę niewiele, naprawdę niewiele. Jeżeli Widzew miałby strzelić gola w tym meczu, to było takie jedno zamieszanie, gdzie był w miarę blisko, a koniec końców i tak okazało się, że tam mieliśmy chyba jakiś faul albo zagranie ręką, już dokładnie nie pamiętam. No, Widzew zagrał bardzo, bardzo słabo, ale wydaje mi się, że to jest wypadek przy pracy, bo ja też generalnie jestem fanem pracy Dawida Myśliwca. Uważam, że jest to bardzo dobry trener i że z Widzewem może sporo osiągnąć. Tylko nie wiem też do końca, czy ma materiał ludzki, żeby coś wielkiego osiągnąć, bo okej, mamy Frana Alvareza, bardzo dobry piłkarz, i Matt Rondić, świetny napastnik, jest Jakub Łukowski, który ma fajne przebłyski na razie w Widzewie, Samuel Kozlowski, dosyć solidny lewy obrońca, Mateusz Żyro, bardzo dobry obrońca, jeden z lepszych moim zdaniem w Ekstraklasie. Tylko że w Widzewie są też takie pojedyncze postaci, które po prostu irytują. No, Julian Szechów w tym meczu chociażby, Jakub Sypek na skrzydle, którego praktycznie nie ma, który no nie ma go w grze zupełnie praktycznie, nie gra, ani nie dostaje podań, nie ma praktycznie piłki. To jest naprawdę coś niesamowicie przygnębiającego, mam wrażenie, bo może i Jakub Sypek by pokazał jakiś potencjał, gdyby tę piłkę faktycznie miał. Generalnie prawa strona to nie wyglądała w Widzewie najlepiej. Ilirim Kastrati i właśnie Jakub Sypek to byli piłkarze mało zaangażowani w grę, przynajmniej też pod tym kątem pozytywnym tego słowa znaczeniu. No, nie dojechał Widzew, po prostu moim zdaniem nie dojechał i wcale to nie skreśla ich w kolejnych meczach, a zbliża się wielkimi krokami starcie z Legią Warszawa, jeszcze zanim to starcie z Lechią Zielona Góra w Pucharze Polski. Jak już wspomniałem o Legii, to warto przyznać Legii jedną rzecz. Kiedy przegrywa, to potrafi się naprawdę odegrać, lekko mówiąc, bo padła bramka Adama Zrelaka w pierwszych kilkudziesięciu minutach meczu Legii Warszawa z GKS-em Katowice. Adam Zrelak trafił do bramki, no i po tej bramce Legia po prostu zaczęła grać w trybie niesamowitym. Wrzuciła wyższy bieg, to jest chyba mało powiedziane. Legia zdobyła 4 bramki i koniec końców wygrała ten mecz 4-1 w bardzo, ale to bardzo dobrym stylu. Piękne uderzenie
Rafała Augustyniaka z dystansu, to na pewno warto zauważyć. Gol Kac Prachodyny, który jest w pewien sposób imponujący. Świetne też zagranie Rubena Winagre przy tej bramce. No i gol samobójczy Arkadiusza Jędrycha, ale o tym chyba Arkadiusz Jędrych ani nikt nie chce, żeby wspominać, bo jest to gol samobójczy w tym meczu, to nie jest na pewno najbardziej interesująca rzecz, ale zdecydowanie gol też wyrównujący, to o tym warto wspomnieć. Steve Capuadi po raz kolejny trafia do bramki rywala. No jest skuteczny w ostatnich meczach francuski stoper. Natomiast tam też bardzo dobre zagranie Morishity, to również warto zaznaczyć i warto zaznaczyć, że Legia w tym ustawieniu, w którym gra obecnie, czuje się fenomenalnie. Podkreślił to nawet w wypowiedzi pomeczowej Rafał Augustyniak. Ja się mu po prostu nie dziwię, bo Legia wygląda fenomenalnie w ostatnich meczach. Nawet jeżeli zdarzają jej się wpadki i zdarzały jej się wpadki na przestrzeni ostatnich spotkań, to Legia generalnie kontroluje rywala. To się nie zmienia. To się nie zmienia już od początków Kostryniejcia, takie mam wrażenie, więc wygląda to pod tym kątem dobrze. Nie było takiej drużyny dawno, która Legię by zdominowała. Mówię zdominowała, nie mówię, że miała jakąś tam lekką przewagę, która by Legię zdominowała. A w takich meczach jak Legia dostaje jeszcze rywala, powiedzmy sobie szczerze, z niższej półki, bo GKS Katowice to nie jest drużyna w tej samej tabeli, bym nawet powiedział, co Legia Warszawa. No to po prostu w takim wypadku Legia pokazuje swoją jakość, dominuje i w tym przypadku zdobywa bramki, bo w Legii chciałem zaznaczyć jedną rzecz, że często problemem jest dominowanie, ale dominowanie, z którego niewiele wynika, z którego nie padają bramki i z którego nie ma dogodnych sytuacji. W tym meczu były i bramki, były i dogodne sytuacje, więc Legia się obroniła. A wy dajcie znać, który mecz w tej niesamowicie ciekawej kolejce oglądało wam się najlepiej, który był waszym zdaniem najbardziej emocjonujący. No wybór jest przedni, także dajcie znać w komentarzach, dajcie znać też w komentarzach o swoich wnioskach, które wyciągacie z tej kolejki. Chętnie z wami podyskutuję w komentarzach. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę pod tym materiałem. Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Cześć!